rzeczą pod górem głosem. Tracisz zdolność kierowania w swoim. Przestajesz być człowiekiem, a zaczynasz ginąć. Organizujemy koncert Muzyka Przeciwko Rasizmowi. Koncert ten zamyka Międzynarodowy Tydzień Walki z Rasizmem i będziemy mogli tutaj zobaczyć trzy zespoły z klimatów niezależnych. Zespoły, które tworzą muzykę w klimatach punk, reggae, ska. I właśnie promujemy tutaj tą słuszną ideę tolerancji, walki z rasizmem. Możemy dzisiaj zobaczyć zespół Czekolada. Bardzo taka energiczna i wesoła mieszanka hip-hopu, funky, zespół Sakra, punk reggae ska, też bardzo dynamiczna, bardzo wesoła muzyka, która rusza ludzi do zabawy. I zespół Vampler, czyli to już takie coś bardziej mocniejsze brzmienia. Ja wyznaję w życiu jakby zasady, że wiesz, że musi być sprawiedliwość, tak? Więc rasizm jest niesprawiedliwością, więc jakby jestem przeciwko, tak? I tyle, no. A żeby jakoś tam manifestować i tak dalej, generalnie, no wkurza mnie każdy przejaw szowinizmu, czy to rasizm, czy to jakieś tam maniactwo religijne, czy coś tam. Od momentu przyjścia tutaj Adama na bas do nas nagle zaczął się jakiś taki zwrot generalnie i teraz naprawdę żre, naprawdę idzie do przodu i zrobiliśmy zwrot o 360 stopni. Dokładnie. Kombinowaliśmy wokół jakiegoś tam funka z elementami rocka, a teraz już tam ten funk, tego funka jest coraz mniej, coraz więcej jest rocka, coraz więcej jest jakiegoś tam jakiegoś starego punka, jakiś inny rzecz. Mieć się zabawką, której dzieci potrzebują. Przez to miłe słowa wszędzie ze sobą zabierają. Moduszy kochają mi się, a one. Tak, no mieszanka z różnych styli, no wydaje mi się, że to jest ta tak troszkę ska, troszkę reggae. Karol, czego jeszcze? Nie, no właśnie tylko to. Nie, no punk rocka też trochę i tam jeszcze różnych jakichś klimatów. Zaczynamy od szaleństwa scenicznego. Dużo energii. Zapraszamy na koncerty. O wszystkich. Udawanie tego, że jesteśmy ludźmi. Mamy prawo cieszyć się z życia. Jest to Punky Reggae Rockers 4, składanka zapowiadająca nasze utwory, które pokażą, pojawią się na naszej płycie jesienią. Tak. Natomiast tutaj są już dwa na próbę, które można sobie kupić w każdym sklepie za 20 zł. Rasizmowi, więc dlaczego nie? A ja się bałem, no, że przyjdą tacy, którzy nie mają włosów. Co? I może mózgów. Lira V. Nie, bałem się, że zrobią kontrimprezary, że coś będzie. Ale na szczęście spoko. I dobrze, tak ma być. To oznacza, że chyba jesteśmy coraz bardziej tolerancyjni. Tak ma być. Drogowskazu, kumadro.